Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Przyjdź, Duchu Święty, który przychodzisz do tych, którzy wołają za Tobą, proszą Cię, a więc bądź w nas, a więc bądź nam stawać się podobnymi do Jezusa we wszystkim, ubogimi w duchu, bo wszystko jest możliwe dla Boga, dla Jezusa. Każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy wierzyli Jezusowi, wierzyli Jego Słowom. Przyjdź przez Maryję. Maria, Santella, Masza, Betgerios, Astor, Bastoria, Adonai, 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 Masza, Issa, Chatinia. Kolejny fragment z Księgi Sędziów. Tym razem anioł pański, czyli sam Pan, w postaci jakby anioła, ukazuje się Gedeonowi, który był synem Joasza z rodu Abiezera. I ten człowiek w tym czasie, kiedy mu się Bóg objawia, wykonuje swoją pracę, muci zboże w chłopcu, aby ukrywać przed Madianitami, którzy uciskali niemiłosiernie wtedy naród żydowski i zabierali każde jedzenie, każde zboże Izraelitom, żeby ci umarli z głodu. Więc temu człowiekowi, którego wybrał Bóg, ukazuje mu się Pan i pozdrawia go: Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Czyli to nie tylko był pracownik, który pracował na roli, ale przede wszystkim był dzielnym wojownikiem. I Bóg to podkreśla: jesteś wojownikiem. Odważnym, mężnym i potrzebuje kogoś takiego jak ty. Pan jest z tobą, czyli ja jestem z tobą. To Bóg mówi do Gedeona, potwierdzając, że jest blisko niego.
niesamowite. Ten wykonuje zwykłą pracę, nieświadomy tego, że jest przy nim Bóg i że Bóg na niego patrzy. I teraz Bóg do niego mówi. I podobnie jest z nami. Możemy podobne jakieś prace wykonywać, czy fizyczne, czy umysłowe. I nieświadomi tego, że Bóg jest, że Bóg jest przy nas. Tym bardziej dlatego trzeba wzbudzać takie akty Bożej obecności, że Bóg jest ze mną. Pan jest ze mną, Bóg mnie miłuje. Chociaż my nie jesteśmy dzielnymi wojownikami jak Gedeon, ale Bóg pragnie również i nam się objawiać i być z nami w każdej chwili i czynności naszego życia, w każdym miejscu. Więc Gedeon, słysząc to pozdrowienie zaskakujące dla niego, nie do końca na początku wie, kto to jest, kto z kim rozmawia, ale czuje, że to jest też dobre, życzliwe. Być może to jakiś Izraelita, który przychodzi tutaj, żeby z nim porozmawiać. Na początku więc nie ma jeszcze takiej pewności, kto to jest. Ale potem dopiero poznaje, że rozmawia z samym Bogiem. W każdym razie on, może powiedzieć tak, też z taką inteligencją też, mądrością odpowiada, jeżeli Pan jest z nami, jeżeli jest ze mną, to znaczy nie tylko ze mną, jeżeli jest z moim ludem, to dlaczego spotyka nas takie wielkie cierpienie, taki ucisk, a my nie możemy się obronić. Musimy nawet dbać o swoje jedzenie, żeby nam je pozabierali. Czy jest więc Pan? Dlaczego nas opuścił? Wybacz, ale to chyba coś nie tak. Gdzie są te wszystkie dziwy, znaki, cuda, które nam ojcowie od pokoleń opowiadają? Przecież nie Pan wywiódł nas z Egiptu i potężną dłonią swoją pokazał, że jest ich Bogiem, że jest naszym Bogiem, a teraz nas opuścił, oddał nas w ręce Madianitów. Dlaczego to zrobił? No dobrze, jesteśmy słabi, grzeszni, ale przecież ci, którzy nas uciskają, są gorsi od nas, są poganami, a ich nie spotyka to, co nas. Więc ten trochę jest oburzony, Gedeon. Mówi z takim wyrzutem, z takim żalem. Wie, że Bóg jest, wierzy w Boga, ale ma żal do Boga. Ma jakieś nawet właśnie takie pretensje do Pana Boga. I to w tej rozmowie z Bogiem wyszło, zostało ujawnione. Takim miał w sercu myśli, uczucia. Ale Pan nie zniechęca się, bo może w naszym przypadku byłoby tak, żebyśmy się zniechęcili, jeżeli ktoś by nas tak potraktował, od razu by nas ocenił źle, krytycznie. Byśmy to odebrali jako znak, że już koniec rozmowy, bo ta osoba od razu nas tak ścina na początku, nie rozumie nas, nie wysłucha do końca. A Pan, właśnie, Pan się nie zniechęca. I zwraca się ponownie, mówiąc, że masz siłę wielką, a ja Cię jeszcze wzmocnię. Jesteś dzielnym wojownikiem i właśnie takiego potrzebuję teraz. Idź, wybaw Izraela z rąk Madianitów. Czyż nie ja Cię posyłam? Jesteś posłany przeze mnie. Podobne wezwania były skierowane do Mojżesza. Idź do Egiptu, do Faraona, wybaw cały naród, wyprowadź z Egiptu. I podobnie inni święci mieli podobne spotkania z Bogiem, święci prorocy. I też możemy tutaj powiedzieć, zauważyć, że Panie, przecież to, co mówisz, jest po prostu niemożliwe do wypełnienia. Jak ja sam mogę wybawić z rąk Madianitów cały Izrael? Przecież oni są o wiele, wiele silniejsi od nas. Panie, czy nie wiesz, że mają potężne wojsko? To są ludzie bezwzględni, bezlitośni. To jest szaleństwo. To, co mówisz do mnie, to, czego ode mnie wymagasz, nie może
to być misja do wypełnienia, bo to jest nierealne. Panie, wybacz, ale odmawiam. Więc ten Gedeon już przekonuje się powoli, że ta osoba, z kim teraz rozmawia, to nie jest już, to nie jest człowiek, to nie jest nawet anioł. To widać, że to jest jednak Bóg. Bóg tylko tak mówi. Bóg tylko może wymagać takie rzeczy szalone, niemożliwe. Ale jeżeli On jest Bogiem, specjalistą od rzeczy niemożliwych, bo dla Niego wszystko jest możliwe, no to wszystko jest możliwe dlatego, że jest posłany przez Niego, jeżeli tylko wierzy, że Bóg go posyła, że ma moc od Boga, że ma siłę od Boga, to może wybawić z madianitów, czyli od siły też ciemności, od zła każdego człowieka. Mocą Jezusa możemy. Możemy walczyć ze złem i zwyciężać. Szczególnie duchowni mają taką władzę uwalniania, pokonywania sił ciemności, czyli tych duchowych madianitów. Więc dalej ten powtarza: Panie, wybacz mi. A jakże wybawi Izraela? Jestem najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa. A ja jestem ostatni w domu mego ojca. I widzimy tutaj już klucz, do którego Bóg wybiera ludzi. Najbiedniejszy lud w pokoleniu Manassesa. Nie najbogatszy, nie najlepsi ludzie, nie najwspanialsi, najmądrzejsi, nieznaczący, tylko niewiele znaczący, albo nic nieznaczący w tym pokoleniu Manassesa. A co mówić dopiero o całym Izraelu? Skoro to jest lud najbiedniejszy, a on jest ostatni w domu swojego ojca, czyli prawdopodobnie najmłodszy, nie wiemy ile miał lat. Może tak jak Dawid, kiedy pokonał Goliata, gdzieś może 18-20 lat, więc młody mężczyzna. Ostatni. Czyli tak naprawdę, podsumowując, to był ostatni człowiek w Izraelu. Najbiedniejszy i ostatni. Nie najbogatszy, nie pierwszy. Bo Bóg do takich się nie zwraca, aby ich posyłać z misją. Po ludzku niemożliwą do wypełnienia, tylko takich. A więc może poczujesz się podobnie jak Gedeon. Może czujesz się biedny, że jesteś biedny. Może czujesz się, że jesteś ostatnia. W domu, nawet dosłownie w swoim domu. Może w pracy. Czujesz, że nic nie znaczysz, albo niewiele. To poczuj się wybrany, wybrana. Bóg do ciebie mówi, albo będzie mówił. Tak jak do Gedeona. Bóg da ci siłę, da ci moc. Pan jest z tobą. Bądź duchowo dzielnym wojownikiem. Czyli Bóg cię przeznacza do walki duchowej. Do zwycięstwa, a nie do przegranej. Będzie to w przeszłości jeszcze ten tekst, czy kolejne teksty będą pogłębiane, komentowane, ale jest mowa o tym, że Gedeonowi udało się pokonać wojowników. Wielkie zwycięstwo. On nie przegrał. On zwyciężył. Więc Bóg wybiera właśnie takich ludzi jak ty. Może na prezydenta państwa byście nie wybrali. Może na burmistrza też nie. Ale Bóg cię chce wybrać na Bożego wojownika. To sam Bóg. To nie człowiek, nie ludzie, tylko sam Bóg. A więc jest to wielkie wybranie, powołanie. I rozważamy ten tekst, który kończy się niezwykle, niesamowicie, bo Bóg znowu kolejne słowa wypowiada: tak, wiem, kim jesteś. Wiem, kim jesteś, znam Ciebie, jesteś biedny, tak, ostatni, mały w swoich oczach. Ja takich ludzi wybieram, małych, pokornych w swoich oczach. Czyli najnędzniejsze, najgorsze narzędzie w oczach Boga jest najlepsze, najwspanialsze. Bo w świecie inaczej. Ktoś, kto jest silny, piękny, ma rozwijającą się karierę, sukcesy odnosi, jest, nie wiem, świetnym aktorem, muzykiem, sportowcem, politykiem i tak dalej. I
biznesmenem, z tym się liczą. Ale taki człowiek, tacy ludzie nie byliby odpowiednim narzędziem w rękach Boga. Tylko tacy. Więc jeżeli mówisz o sobie, jestem najmocniejszy, najgorszy, nie nadaje się do dzieł Bożych, to potwierdzasz, że nadaje się. Że Bóg wybiera właśnie takie narzędzia, takich ludzi. Czyli idealnie nadajesz się do misji po ludzku niemożliwej do wypełnienia. Czyli jesteś jak Gedeon. Dalej Bóg mówi, skoro ja jestem z Tobą, ponieważ ja jestem z Tobą, pobijesz Madianitów, jakby to był jeden mąż. A z jednym mężem sobie poradzisz, przecież jesteś świetnym bojownikiem, dzielnym. Potrafisz obezwładnić, pokonać jednego człowieka. Więc skoro ja jestem z Tobą, to ta cała wielka chmara Madianitów jest jakby to był jeden człowiek, jeden mężczyzna. Więc poradzisz sobie. Bo ja jestem z Tobą. Dlatego jeżeli Bóg jest z Tobą, to poradzisz sobie ze wszystkim. Nawet całą chmarę Madianitów. Nawet jeżeli by całe piekło stanęło przeciwko Tobie, nie bój się. Poradzić sobie. Pokonasz każde zło w imieniu Jezusa, mocą Jezusa, który Jezus pokonał całe zło świata. Ale my w imieniu Jego, Ty w Jego imieniu możesz podobnie, Jego mocą. On jest Tobą. Więc ten już jest przekonany, że rozmawia z Bogiem i zgadza się, przyjmuje powoli, ale coraz bardziej to wezwanie Boże. Już się nie obiera, już się nie sprzeciwia. Chce jeszcze złożyć ofiarę Bogu. I ofiara jest przyjęta. Ogień Boży tą ofiarę podpala i spala. Mięso, chleb czaśny, tą polewkę rozlaną na skalę. Bóg znika z jego oczu. Ten jest zachwycony, ale jestem trochę przerażony. Widziałem anioła pańskiego, czyli samego Boga. Panie mój, widziałem Ciebie twarzą w twarz. Czyli umrę chyba, bo każdy człowiek, kto widzi Boga, choć przez chwilę musi umrzeć, tak? Myślenie takie mieli przekonanie starożytni, izraelici. A jeszcze słyszy, już nie widzi swojego Pana, ale słyszy jego głos, spokój z Tobą, nie bój się przecież. To, nie po to się okazałem Tobie, żebyś teraz umarł. Przecież masz wybawić Madianitów. Więc nie bój się. Nie tylko, że nie umrzesz, będziesz żył teraz, a po śmierci, która kiedyś przyjdzie na Ciebie, będziesz żył ze mną i będziesz mnie oglądał. I to oglądanie nie będzie ożywiało Ciebie. Będzie ożywiające. Zbawiające. Uszczęśliwiające Ciebie. Dlatego pokój Tobie. Pan mówi do Ciebie, pokój z Tobą, nie bój się. Nie umrzesz wiecznie. Nie umrzesz w grzechach. Ale żyjesz i będziesz żył w mojej łasce. I umrzesz w łasce mojej. A ja zabiorę Cię do Królestwa, gdzie będziesz mnie oglądał. Twarzą twarz. Tam zbudował Gedeon ołtarz dla Pana, nazwał go Pan jest pokojem. Tam, gdzie łucił, tam, gdzie pracował, tam, gdzie wykonywał codzienne, zwykłe czynności, gdzie bał się też Madianitów. Teraz już się nie bał. I na tym miejscu zaczął czcić Boga, budując na tym klepisku ołtarz dla Pana. Dlatego niech Twój dom będzie takim duchowym miejscem, ołtarzem dla Pana. Pamiętaj, Pan jest z Tobą.